Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj będzie wyjątkowa recenzja, bo będzie to recenzja płatków od Natsu i Dubiela o smaku słonego karmelu. Także zaczynamy. I tak, mam tu te płatki. Są one większe niż myślałam, takie grubsze. I mamy tu, o, taką fotkę Natsu. Ja za bardzo na to nie patrzałam, ale po prostu chciałam spróbować, jak one smakują. Usłyszałam, że są jakieś popularne. Pachnie bardzo mocno słonym karmelem. Ma to szansę. I próbuję. One są obtyczone słonym karmelem. Dobra. Ale bardzo słodkie. Ogólnie to płatki kosztowały około 10 zł. Moja ocena to takie 8 na 10. Bo są dobre, takie słodkie i ja lubię bardzo słony karmel. Także... to na tyle. Pa, pa!